Rok 1988. Jaki był dla Bydgoszczy i województwa? Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zenon Żmudziński twierdzi, że pomyślny. Ochrona zdrowia i budownictwo to dziedziny, w których niejedno się udało. Dwa szpitale kliniczne na 600 łóżek i wielki szpital onkologiczny służyć będą nie tylko mieszkańcom województwa. O 300 rodzin więcej niż w ubiegłym roku wprowadziło się do nowych mieszkań. Ale przecież taki sam spacer moglibyśmy odbyć w towarzystwie wojewody, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, prezesa spółdzielni mieszkaniowej. I każdy z nich mógłby używać zaimka my. My zrobiliśmy, my zbudowaliśmy. Jeżeli partia uznaje to za swoje sukcesy, to także musi na swoje konto wpisać niepowodzenia. To, że z nowych osiedli ciężko dostać się do centrum, że zimą w mieszkaniach jest chłodno, że lista jest długa. Myślę, że postęp jest dość zauważalny. No niewątpliwie nie zabezpiecza wynikających w tym względzie oczekiwań społeczeństwa miasta Bydgoszczy. Partia nie może zastępować administracji państwowej w wypełnianiu swoich podstawowych obowiązków. Chcę jednak powiedzieć, że tu nie może być też i zdecydowanego rozgraniczenia. Wszystko, co dotyczy społeczeństwa, wszystko, co dotyczy człowieka, jego standardu życia, jego potrzeb i warunków zamieszkania, nie może być partii obcą. Członkowie partii ubolewają nad tym, że partia jest słaba, że znalazła się w momencie kryzysowym, w momencie zakrętu i dyskutuje się nad tym, jak uczynić ją silną. Nie zgadzam się z taką oceną. Jeśli mogę mówić z ich historii o słabej partii, to mogę mówić do roku 81. Na dzień dzisiejszy bydgoska organizacja partyjna nie może zaliczać się do organizacji słabych. Jest to już zupełnie inna partia. Jest to partia zahartowana. Ci członkowie partii, którzy w niej zostali, przeszli walkę polityczną. Dzisiaj też taką walkę toczą. Nie zdążyliśmy zakończyć naszej rozmowy na spacerze nad Burdą, no ale już zapadł zmierzch, a ja jeszcze chciałam panu zadać dwa albo trzy pytania. Po pierwsze, czy zgadza się pan z panującą opinią, że w partii występuje dość ostry podział na ludzi, którzy są zwolennikami reform i konserwatystów? Wydaje mi się, że zdecydowana większość członków partii chce, aby partia odzyskała swe siły, aby partia była siłą przodującą, aby nadawała ton życiu politycznemu. Jeśli występują jakieś różnice w tempie czy tych przeobrażeń, zmian, jakie w partii mają zachodzić, to myślę, u starszego społeczeństwa, które jest obciążone jednak pewnym bagażem życiorysu partyjnego, jest więcej może tej dozy takiej ostrożności. Jesteśmy między pierwszą a drugą częścią 10. plenum. Panuje opinia, że ma być to plenum przełomowe, historyczne, plenum, które właściwie bardzo wiele w partii zmieni. Co pan o tym sądzi? Jestem ostrożny w używaniu tych przymiotników: nadzwyczajne, historyczne, niebywałe. W ten sposób podgrzewając bazę partyjną, a też ukazując i pewne nastroje społeczne, możemy nie sprostać oczekiwaniom po zakończeniu plenarnego posiedzenia.